Team Meble. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do naszych salonów w Przedwojowie 95 oraz w Bolkowie przy ulicy Świerkowej 2. Środa, 22 lipca, Joanna Chamącik-Izborska, witam Państwa i zapraszam na Flash, a dziś w nim o pieniądzach na usuwanie skutków powodzi, pomocy dla najubowszych, zapowiedzi nielubawki oraz o fałszywych przedstawicielach naszej telewizji. 3 miliony złotych otrzymał powiat kamiennogórski na usuwanie skutków ostatniej powodzi. Za te pieniądze naprawione zostaną uszkodzone drogi i mosty. Intensywne opady deszczu i niewyregulowane koryta rzeczne to właśnie przyczyny zniszczeń, jakie ostatnio miały miejsce w naszym powiecie. Oprócz pieniędzy dla starostwa, rząd przyznał również 1,5 miliona złotych dla gminy wiejskiej Kamienna Góra. Są to kwoty zadowalające i dające możliwość naprawy wszystkich zniszczeń. Powiat otrzymał 3 miliony złotych, to jest bardzo wysoka kwota. Gmina wiejska otrzymała 1,3 miliona i to wszystkie pieniądze, które są w tej chwili do dyspozycji. Razem jest to kwota ponad około 4,5 miliona złotych, czyli jakby patrząc na infrastrukturę, bez względu na to, jak ona jest powiatowa czy gminna, to znaczne środki zostaną w tym roku jeszcze zainwestowane w infrastrukturę drogową. Powiat kamiennogórski dysponuje kwotą 3 milionów złotych i mam nadzieję, że wykorzystamy je szybko, bo tak duże pieniądze musimy wykorzystać do końca tego roku. Niedawno mówiliśmy o ciężkiej sytuacji mieszkaniowej starszej, schorowanej mieszkanki Kamiennej Góry, która od wielu lat walczy o godne warunki do życia. Dziś przekazujemy decyzję burmistrza Krzysztofa Świątka. Zbadałem tą sprawę, bo ona mi osobiście nie była znana. Rzeczywiście jest trudna sytuacja pani mieszkającej na Fornalskiej. Ona co prawda od 2005 roku jest na liście do otrzymania mieszkań socjalnych. Rzeczywiście nie została do tej pory zrealizowana, jeśli nie mylę, w 2007 dwie propozycje były, w 2008 jedna, ale te propozycje pani nie odpowiadały. Rzeczywiście niektóre z nich były na pierwszym piętrze czy drugim przy jej stopniu inwalidztwa, to raczej nie wchodzi w grę. Tu jest problem, że niewiele mieszkań mamy, godnych mieszkań na parterze, które można by od ręki od razu przydzielić, bo również tu nie chodzi o mieszkanie do remontu, bo ta pani nie jest w stanie sobie wyremontować. Ta sprawa urzędnikom jest znana i tutaj próbujemy ten problem rozwiązać. Mówię, nie jest sprawa prosta. Być może trzeba będzie inne środki, bo wiemy, że tamto mieszkanie jest dosyć mocno wymagające remontu, więc może w inny sposób postaramy się pomóc. Tam pracownicy będą w kontakcie. Na wózku inwalidzkim, bez ubikacji łazienki, bez ogrzewania, za to z zapleśniałymi ścianami. Warunki niehumanitarne i nieludzkie. Takich osób jak pani Bożena z ulicy Fornalskiej w naszym mieście jest wiele. Dopiero po interwencji władze miasta zainteresowały się tą sprawą. Problemów by nie było, gdyby miasto posiadało wystarczającą liczbę mieszkań socjalnych, a tych jest jak na lekarstwo. System w kraju źle funkcjonuje, jeśli chodzi o budownictwo komunalne. Samorządy próbują sobie radzić w różny sposób. My też powoli przymierzamy się do tego, aby taki budynek postawić, ale to nie jest temat prosty. Na to potrzebujemy odpowiednich środków i będziemy je gromadzić. Kilkanaście mieszkań, takich, gdzie należałoby tym ludziom w ten czy inny sposób. Ja przypomnę, że mamy również kilkanaście tak zwanych wyroków sądowych o eksmisję, gdzie powinniśmy również w pierwszej kolejności przyznać mieszkania. To jest status różny ludzi. To od rozwodów poprzez inne sprawy, o których sąd orzekł, że trzeba osobę daną eksmitować i te wyroki, mówię, powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Również tego nie czynimy w takim zakresie, jakim powinniśmy, ze względu na brak mieszkań. Ale oprócz tego jest kilka osób w trudnej sytuacji, bądź to na skutek przegęszczenia, którym należałoby pomóc i to są najtrudniejsze sprawy, bądź są to potrzeby miasta. Na przykład my na dzisiaj potrzebujemy wykwaterować ludzi, którzy mieszkają nad przedszkolem numer 2 przy ulicy Kościuszki w Centrum Kultury. Tak dalej być nie może, to bardzo utrudnia nam rozwój tego przedszkola. Potrzebujemy dzisiaj miejsc, przypomnę, około 100 miejsc brakuje w przedszkolach naszych, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców. W związku z tym też chcemy te rodziny wykwaterować. Więc takich potrzeb jest sporo. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy, nie skłamię, jeśli powiem, kilkanaście mieszkań powinniśmy mieć na już, żeby zaspokoić te najbardziej palące potrzeby. A kilkadziesiąt mieszkań w ogóle by się przydało, żeby ten taki najbardziej
palący problem mieszkań w mieście dla osób, którzy sami nie są w stanie sobie pomóc, żeby rozwiązać. Burmistrz zapewnia, że pomoże pani Bożenie. Być może już niedługo będzie ona mogła zacząć normalnie żyć. Już w piątek rozpoczną się Dni Lubawki 2009. Tegoroczny program imprezy przygotowany został z myślą o wszystkich mieszkańcach powiatu. Ci z Państwa, którzy nie będą mogli uczestniczyć w obchodach Święta Miasta, zapraszamy do obejrzenia wydarzeń na żywo na antenie telewizji Kamienna Góra. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na tegoroczne Dni Lubawki, które organizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, Gminę Lubawka, a także Stowarzyszenie Krucza Dolina. W tym roku Święto Miasta obchodzić będziemy w dniach 24-26 lipca. Impreza rozpocznie się o godzinie 17 w piątek 24 lipca na Lubawskim Rynku. Jako pierwszy na scenie zaprezentuje się zespół Zakaz Palenia. Serdecznie zapraszam na ten koncert. W tym zespole grają chłopcy, młodzież z terenu powiatu kamiennogórskiego. Także mam nadzieję, że Lubawka i nie tylko Lubawka powita ich gorąco na naszej scenie. Gwiazdą piątkowej imprezy będzie zespół Princess, zespół z Republiki Czeskiej, który wykona repertuar grupy Queen. Serdecznie zapraszam od godziny 20:30. Będą też imprezy towarzyszące na ulicy Ogrodowej, tam na parkingu Szarotki. Rozstawiony będzie cyrk, będą stoiska dla dzieci, będą zabawki, będzie mini park rozrywki. Serdecznie zapraszamy. Mini park Dinoland, wszystkich maluchów i dzieciaki zapraszamy także na Ogrodową. Na samym rynku będzie także kiermasz rękodzieła, wyrobów, będą prezentować się lokalni rzemieślnicy i artyści. Sobota 25 lipca rozpocznie się występem kabaretu Kuzyni około godziny 15:30. Gwiazdą drugiego dnia imprezy będzie zespół Chrząszcze. To taki uśmiech w kierunku starszej publiczności. Chrząszcze grają w sposób rewelacyjny przeboje The Shadows, The Beatles, doskonale znane, ale także naszych rodzimych artystów, jak chociażby Czerwone Gitary. Dodatkowo, poza koncertem zespołu Chrząszcze, który odbędzie się o godzinie 21:00, wystąpi Świnka Halinka i Zielony Groszek. W niedzielę zaprezentują się poza Orkiestrą Dętą nasze lokalne zespoły śpiewacze. Wystąpi zespół Zgoda, zespół Wrzos, zespół Złota Jesień, a także wystąpią dzieciaki tańczące ludowe tańce z Centrum Kultury w Mieroszowie. Niedzielną gwiazdą będzie oczywiście zespół Łzy z Anią Wyszkoni. Około godziny 22:00 na scenie zaprezentuje się tercet z Ukrainy, zespół Leila, trzy urocze panie, które śpiewają największe przeboje światowej muzyki dance. Między innymi usłyszeć będzie można na żywo słynny przebój ubiegłych wakacji Kanikuły. Serdecznie wszystkich zapraszam i przypominam, organizatorami tegorocznej imprezy jest Gmina Lubawka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce oraz Stowarzyszenie Krucza Dolina. Telewizja Kamienna Góra informuje wszystkich swoich abonentów, iż nie wysyłamy do Państwa domu żadnych akwizytorów. Firma Euroactive ani jakakolwiek inna firma nie jest upoważniona do podpisywania bądź rozwiązywania umów o świadczenie usług z naszą telewizją. Wraz z policją przestrzegamy wszystkich mieszkańców Kamiennej Góry i okolic przed fałszywymi przedstawicielami. Prosimy o zwrócenie uwagi o to, kogo do domu wpuszczamy i aby osoba ta miała przy sobie wszystkie wymagane dokumenty i upoważnienia. Niedawno mieliśmy do czynienia z taką osobą, która na terenie Kamiennej Góry oferowała inne usługi, informując ludzi, że telewizja kablowa jest likwidowana. Dopiero czujni ludzie poinformowali nas, sprawdziliśmy tego pana i nie do końca wszystko było prawdą to, co on oferował mieszkańcom naszego miasta. W Państwa domach mogą pojawić się oszuści, którzy rozpowszechniając nieprawdziwe informacje o zaprzestaniu działania telewizji kablowej lub podając się za przedstawicieli telewizji kablowej, wymuszają podpisywanie umów na telewizję satelitarną. Ofiarami oszustów są najczęściej osoby starsze, którym oszust wmawia, że jeżeli natychmiast czegoś nie podpiszą, będą pozbawione dostępu do telewizji. Działanie takie wyczerpuje definicja artykułu 286, paragraf 1 Kodeksu Karnego i podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie programu informacyjnego Flash. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na poniedziałek. Do zobaczenia.